Świetne, świetne ulti GP odcięło. Ja uważam, że tutaj TDX pokazało się z o wiele lepszej strony niż w półfinale i mogą jeszcze powalczyć tutaj o miejsce numer 3. Czy tak będzie? Między innymi przekonamy się w Champions Select. Zilean, Ryze, Zed bez zmiany, jeśli chodzi o bany póki co. Tak, ten no i... Zed to będzie chyba standard przeciwko TakeFanowi. Jeżeli rzeczywiście tu nawet będzie trzecia mapa, to też bym się nie zdziwił. No, jeżeli chodzi o Zeda, no to... Myślę, że TakeFan gra Zedem, no i też Overpool nie chce grać na Zeda. Poza tym to też z takiego psychologicznego punktu widzenia, jeżeli zostawilibyśmy Open Zeda i ten Zed wygrałby bardzo mocno. Ale midlanerów nie lubią. Na Overpoa, to myślę, że Remik mógłby się trochę podłamać już. To tutaj ciekawe, może Illuminar chciałby zabrać Lissandrę tak naprawdę, bo skupienie jak na razie na środek, tak? Do tego pamiętamy, że wcześniej nieźle zagrał tutaj TakeFan na tej Lissandrze. Potencjalnie tutaj mogą w ten sposób to rozegrać. Jasne, oczywiście. Jeżeli chodzi o jakieś potencjalne first piki, no to już widzimy Nidalee lub Kindred. Ja bym chciał tutaj, żeby IHG nie banowała ani tego, ani tego. Dostało jedno z nich. Dostało jedno z nich jak najbardziej. Albo Gravesa. I to jest bardzo często taka... technika właśnie zawodników profesjonalnych, że właśnie takie coś jest stosowane. Czyli układamy sobie dwa scenariusze. Co zrobimy, jak będziemy mieli Kindred, co zrobimy, jak będziemy mieli Nidalee, prawda? I myślę, że to jest dobry system. No Małka jest zbanowany, mi się wydaje, że to jest bardzo dobra opcja. I teraz tak, albo zmuszają Unknowna do wzięcia Echo, albo lepszego junglera według nich, czyli Kindred pewnie. Zakładam, bo no, zobaczymy. Sam mówię, że Nidalee tak średnio. Średnio wyszła w poprzedniej grze, bo dużo walk było drużynowych. Jeżeli chcemy walczyć drużynowo, no Nidalee jest okej, tak, jako postać, ale jeżeli rzeczywiście skupiamy się na te walki, na te małe skirmisze 2v2, 3v3, to wtedy wiadomo, że są lepsze postacie. No i tutaj i Echo wzięty. No i tutaj Echo jest zostawienie dwóch junglerów, o czym wspomniałeś. Czyli tak naprawdę TDX tutaj IHG trochę chciało namieszać, ale TDX mówi, panowie, my wiemy, co jest grane, bierzemy Echo, jest jeszcze sporo junglerów, którymi tank ma zagrać, także myślę, że Echo to jest taki hero, z którego no, trzeba wziąć raczej, tak mi się wydaje. Diana po raz kolejny zaznaczona, ale to chyba niemożliwe. Wojtas coś świruje. Kindred trash, to chyba byłby standard. Chociaż Diana swego czasu na środku, no w lesie to chyba tylko na iście na solo queue widziałem. No jeszcze w tym turnieju nie widzieliśmy Kalisty w ogóle. Diana taka średnia chyba. No średnia. Też mi się tak... Nie widzieliśmy Kalisty jeszcze w tym turnieju. Jasne, można ją spikować, tylko że tutaj Trundle... No, Thresh był zaznaczony, dlatego że zastanawiałem, ale Trundle też przecież Mystic West dużo grywał tym Thresh. Jasne, tylko kiedyś był z tego znany naprawdę. Mi się wydaje, że Thresh teraz tak troszeczkę z mety wypadł, aczkolwiek bardzo dobry Thresh zawsze będzie mógł grać Threshem, tylko że czasem wychodzi, czasem nie, tak? Tak, i to nawet nie podlega, wiesz, nie zależy to od gracza, tylko czasami po prostu team kompowo to nie siada. Bo Thresh to jest taki champion, że trzeba wygrać linię, to jest raz, dwa. Ściągnąć do siebie junglera, zrobić wizję i pikować targety z tym Threshem, prawda? A nieraz wiadomo, przegramy linię, gdzieś tu swap, coś tego, więc po prostu łatwiej jest grać Brauma, Listara, czy nawet głupią, znaczy no, Janę. Mówię głupia, bo taka po prostu, no nie wiem. No nie jest najmądrzejsza, nie to jest na pewno. Najmądrzejsza tak, takie teksty miewał, że zapowiedzieć, że nie jest najmądrzejsza. W każdym razie Lucian i Braum. Dobre combo. Jasne. I wcześniej widzieliśmy to combo. Caver na Lucianie. Jestem jak najbardziej za. I do tego teraz pytanie. No ta Kalista zaznaczona. Mi tu nie lubię Kalisty właśnie w to. Tak, ja też uważam, że to byłby bez sens. To już są trzy postaci, które są silne na Kalistę. I... Znowu Sivir myślisz? Tak. Jeżeli nie Sivir, to Ezreal prawdopodobnie. Myślę, że tutaj te dwa piki. Sivir, ewentualnie właśnie Ezreal. Ale Sivir to jest chyba dobry champion tutaj. Tym bardziej, że prawdopodobnie na tego Echo poleci, jeżeli nie ten Trundle, to prawdopodobnie jakaś Poppy. No tak i mamy Alistar, czyli to jest Trundle na topie. Trundle na topie, o to już wiemy oczywiście to, że to będzie Trundle na topie. Kikis bardzo sobie chwali ten matchup. Tak, i też Trundle nie się zbyt buszuje, tak? I potrafi szybko wieże brać. Ludzie o tym zapominałem tutaj, bo Q naprawdę przy tym pomaga. 1v1 naprawdę silny. No, zastanawiamy się tutaj, TDX muszą wziąć mida, chyba że to jest Echo, ale raczej w to wątpię. No nie, i też muszą wziąć tą dżunglę. Wcześniej zostawioni są tu dżungle, jest ta Nidalee open, ale ja powiem szczerze, myślę, że TDX nie weźmie tej Nidalee, bo już raz nie wyszło. Mamy tutaj Erotic na naszych ekranach, zastanawia się, to będzie Gragas, Lissandra, ewentualnie Nidalee... Lissandra. No, Lissandra na Sivir może nie jest najlepsza, tak? Bo... Ale tu chodzi też o to, żeby podebrać, mi się wydaje, bo tutaj, jeżeli chodzi o Team Comp IHG, to właśnie taka Lissandra byłaby świetnym wyborem. I też teoretycznie na Kindred, bo Kindred może nie zdążyć ulti wtedy użyć, no, tak? dokładnie. To... Jeżeli tutaj uda się albo Braumowi zacząć, albo Lissandrze, to przedłużenie powinno wystarczyć. To chyba nam się nie podoba zbytnio. Ryzykownie. LeBlanc, co może pójść źle, nie?
no już raz poszło źle i Kasadin teoretycznie, teoretycznie był okej, dlatego że jeszcze jest Apek w lesie, więc łatwo się zitemizować overpołowi by było, po prostu Abyssal i Roa Abyssal prawdopodobnie, potem idziemy na side lane, wówczas mamy bezproblemowo kontrolę mapy, z tym, że jeżeli drużyna TDX by wiedziała, jak na tego Kasadina rozegrać, jak trzeba grać na Kasadina, pewnie zapytasz, drogi Veggie, to ja już ci mówię. Jeżeli mam Leban, to zgangować go. Trzeba po prostu go gangować, tak. Jak największa presja na środek. Więc żeby nie pytałem się, ja wiedziałem. Żeby on palił tego TP-ka początkowo, później wykorzystujemy to oczywiście. Early Tower, Miodzio, fajna. I też LeBlanc sprawa. Jedna z najlepszych postaci, jeżeli gankujemy z nią, bo ten łańcuch nawet podwójny, czy pojedynczy nawet wystarczy. Tutaj na tym przytrzymaniu, że inni dalej trafi to powinno być zabójstwo. Idealna mi się wydaje, chociaż... O, tutaj no, jest ta Lissandra przeciwko LeBlanc. Tu nie było nic innego do wyboru. Lissandra ma spoko matchup na LeBlanc, poza tym później, jeżeli LeBlanc doskakuje, to ona nie może sobie tak, wiesz, bez żadnego pomyślunku skakać, no i tak naprawdę nie może snowballować. Ciężko się, jak dokładnie. To się nazywa, gra tego połkującego LeBlanc. Tak, bo... Dostanie ulti od Lissandry, ona zostaje wtedy w miejscu, można ją bez problemu zgasić właśnie w tych crowd control. Czyli teoretycznie LeBlanc troszeczkę bardziej na split push, tak, na troszeczkę większe tutaj skirmisze, to lepiej by chyba działało z Nidale. No, na pewno. Teraz Lissandra też nie ma tego Graves albo Nidali, prawda? No nie mówię, że oczywiście Lissandra będzie działała źle z Kindred, ale brakuje tego, tej kropki na D, tego combo, o którym mówiliśmy wcześniej, kiedy się pojawiała ta postać. No drodzy Państwo, być może ostatni mecz obu drużyn, czy właśnie nie? Czy kompozycje zmieniły wasze predykcje? Nie, jeżeli mnie zapytasz, to ja jako... No ciebie też mogę zapytać. Ekspert na tym analiz desku dzisiejszym, obok takiej znakomitej twarzy, jaką jest tutaj Veggie, to myślę, że śmiało powiem, że IHG ma według mnie lepszy team comp. IHG, Fryderyk. Ja uważam tak, IHG nie najlepiej wykorzystywało Sivir, więc tutaj jest ich jedyny problem, ale team compowo i też rzeczywiście uważam, że po prostu IHG teraz załapało troszeczkę wiatru w żaglach po tym zwycięstwie. Też stawiam na IHG, czyli 2-0. Czyli według naszych ekspertów 2-0 dla drużyny Illuminar Honor Gaming. Jeszcze jedna szansa dla TDX, żeby jednak udowodnić, że nie zamierzają wrócić z domu bez wygranej. Czy tak będzie? Dowiemy się w tym meczu. Oddajemy głos komentatorom. No i oczywiście zobaczymy, jak faktycznie będzie. Tutaj wiele zostało słów powiedzianych, ale jednak trzeba też udowodnić, że... Przede wszystkim oczywiście IHG jest w stanie uspokoić te nerwy z pierwszego spotkania i teraz zakończyć po prostu tą serię, bo tam naprawdę kilka, powiedzmy, błędnych decyzji było też z jednej i z drugiej strony i końcówka taka troszeczkę dramatyczna. Dokładnie, ten koniec był naprawdę niespodziewany, to jest rzecz, która oczywiście zasłużyły zawodnicy Illuminar Gaming, tutaj nie możemy tego w żadnym stopniu podważyć, no ale na pewno nikt się nie spodziewał, że w 40 sekund padnie kilka, wiesz, no ale mówiliśmy, wspominaliśmy to spotkanie H2K kontra Fnatic. Ono się skończyło dokładnie tak samo. Tak więc zobaczymy. Aktualnie nie zanosi się po raz kolejny na lane swap. Jestem ciekaw, czy czasem zawodnicy za chwilkę się nie cofną właśnie na środkową aleję, żeby zagrać swapa. Aczkolwiek chyba obie ekipy niechętnie to grały. No tak, IHG nie ma też za bardzo tutaj takiej potrzeby, co prawda Celaver akurat naprawdę całkiem nieźle sobie poradził, aczkolwiek w ostatecznym rozrachunku to i tak właśnie IHG było w stanie zakończyć ten pojedynek. Przede wszystkim dlatego, że solo lanerzy wyszli zdecydowanie bardziej do przodu. A w sumie taki błąd, bo TDX chyba dwukrotnie zainicjowało swapa w grze poprzedniej, o ile dobrze pamiętam. Tak, zainicjowali, dokładnie. W pierwszej rozgrywce, tak. W pierwszej, drugiej, dokładnie to samo było, więc... Tutaj w pierwszym meczu, bardziej rozgrywka w sensie serii, ale masz rację, no wtedy TDX oczywiście starało się rozegrać w taki sposób te pojedynki, aczkolwiek... No powiem szczerze, szef plus 6 jest na tyle drużyną, powiedzmy, skuteczną, że wykorzystują praktycznie każdy najmniejszy błąd właśnie na początkowych fazach rozgrywki. No i tutaj wydaje mi się, że Illuminar byłoby w stanie zagrać się niemalże identycznie, także sam brak lane swapów w momencie, kiedy twój tak bottom lane tak naprawdę wygrał poprzedni pojedynek, jest jak najbardziej rozsądnym wyjściem. No zobaczymy aktualnie, jak to wygląda. Kubon wraca na swoją linię, za chwilkę też na linię wraci Unknown. Tak więc walka dosyć standardowa. Aktualnie widzimy Kratona oraz Mystika, którzy wiadomo robią gropa, po drugiej stronie zostały zabrane golemy. Tak więc zawodnicy pójdą na swoje linie dokładnie w tym samym momencie, tak więc nie sądzę, żeby któryś zespół poczuł się w tym momencie poszkodowany. No i prawdopodobnie zawodnicy teraz będą się starali oczywiście jak najszybciej puszować, wiadomo, drugi poziom.
Powiem szczerze, troszeczkę jestem zaskoczony też tym Champion Selectem, bo ta Basko, który otrzymuje tutaj oczywiście tą Kindred, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Wiemy doskonale, że drużyny od dawna starają się właśnie przeciwko niemu tą postać banować i z reguły ma to oczywiście odzwierciedlenie w tej rozgrywce w momencie, kiedy oczywiście on tą Kindred ma. Widzieliśmy też wcześniej, że starał się grać bardzo ofensywnie, nawet na tym Graveie, który wiadomo, że akurat ganków nie ma jakichś najbardziej genialnych na świecie. Ale wrażenie ma i też jest naprawdę wytrzymały, więc trzeba brać to pod uwagę. Każdy champion ma swoje atuty i wiadomo, że Graves nie jest pikowany tak o sobie, bo ludzie lubią grać Gravesem tylko dlatego, że on jest niesamowicie mocny. I on no, jest ta presja, prawda, którą jest w stanie też na liniach wywoływać, plus jeżeli masz jakiś count control, no to wiadomo, że wtedy jesteś w stanie takie zabójstwa praktycznie raz za razem robić. No i oczywiście jeszcze trzeba brać pod uwagę, że w sumie mamy cały czas pikowaną tą świętą trójcę. Mieliśmy takie lekkie odskoczenie, ponieważ ten Gragas był wybrany przez Babunię w grze numer 2 pomiędzy właśnie Illuminarami a zespołem Overused. Tak więc, no wiadomo, trzeba się trzymać tych championów, które są najmocniejsze. Mało tutaj jest takich sytuacji, w których możemy zobaczyć bohaterów, no rzadko granych, aczkolwiek jakichś, nie wiem, takich typowych mainów. Tak, tutaj o Kubonie zbyt wiele, powiedzmy, pozytywnych rzeczy nie mówiliśmy przy okazji poprzedniej rozgrywki, choć trzeba przyznać, że akurat on zagrał bardzo skutecznie, prawda? To tak, nie tak. Był taki flashy style, prawda, gdzie on by pokazywał się w jakichś mega zagraniach, bo tam jedna czy dwie konwergencje były warte uwagi, a tak po prostu bardzo, bardzo poprawny mecz tego zawodnika i trzeba przyznać, że podoba mi się wybór tutaj tego Trundla, bo to jest postać, która do niego pasuje tak naprawdę. Dokładnie. Trundle to jest taki typowy golem, który posiada idealne możliwości do walki z czempionami, którzy, wiadomo, biją się w zasięgu melee, tak więc tutaj trzeba podkreślić, że Unknown, mimo, już podkreślaliśmy to wielokrotnie, że mimo tego, że posiada ten swój Time Winder, to jednak jest postacią melee i w takich sytuacjach oczywiście Kubon z pewnością będzie w stanie go dosyć fajnie obiedzić. Widzimy właśnie to w tym momencie, tak więc na zawołanie. No tak, jeszcze pilar postawiony, wiadomo, że Echo będzie w stanie przeskoczyć przez ten pilar, pod warunkiem, że będzie ta umiejętność dostępna. No ale wiadomo, że to też nie jest nigdy taka sytuacja w 100% idealna. Teraz mamy zejście na dół, zobaczmy, Mystic, czy on będzie martwy, jednak nie, szybkie wyczerpanie. No i tank musiał być się smakiem, plus fakt, że no, kiedy zamienił się oczywiście po raz kolejny w tą formę ludzką i chciał cisnąć Jidę, okazało się, że many jednak absolutnie brakuje. Dokładnie, jeszcze raz przenosimy się na górną aleję, gdzie Unknown po raz kolejny jest obijany z tej maczugi. Na pewno ta maczuga nie pozostawi mu pozytywnych wspomnień po tej rozgrywce, no ale zobaczymy, kto wyjdzie z tych pojedynków zwycięsko. No, aktualnie już chyba po staku na podce mamy po obaj zawodnicy, tak? Ostatnie zostały właśnie w tym momencie zużyte, no ale więcej tego wewnętrznego sustainu posiada właśnie Trundle i to trzeba brać to cały czas pod uwagę. No tak, nie jest to oczywiście Maokai, który co kilka, powiedzmy, umiejętności jest w stanie odzyskać tego zdrowia troszkę, ale z każdym kolejnym creepem procentowa wartość zdrowia dla Kubona to jest rzecz, na którą, tak jak powiedziałeś, trzeba też zwracać uwagę, bo on będzie w stanie tutaj skutecznie walczyć ze swoim rywalem, przynajmniej do tego szóstego poziomu, później oczywiście również Kubona też sprawi, że te wszystkie defensywne wartości, które Anon będzie w stanie na początku zbudować, dość szybko też zostaną ukradzione, choć jednak ten seal, prawda, ta pieczeń zbudowana jest blisko, żeby pojawiły się tutaj te pierwsze przedmioty z rękawicy, ale jednak jeszcze troszkę będę musiał poczekać. Jestem ciekaw, jak to będzie rozgrywane. Nie sądzę, żebyśmy zbyt często widzieli tanka, który będzie się kierował na górną aleję. Dlaczego? Ponieważ jeżeli gramy pod takimi top lanerami, którzy są w stanie przeciwnika przytrzymać, to musi to być w miarę pewne, a Unknown za pomocą konwergencji może go zatrzymać, a nie musi. Jeżeli go nie zatrzyma, to wiadomo, że nie będą dysponowali aż tak wielkimi obrażeniami, żeby ten zawodnik mógł zobaczyć szary ekran. Tak więc raczej będzie tu większe skupienie w okolicach mida, bo w tym momencie za chwilkę zobaczymy, że Overpow wbije szóstkę i bardzo blisko po raz kolejny jest Tabasco. No właśnie jestem ciekawy, jak tutaj to zostanie rozegrane, bo trzeba by jednak troszeczkę pomęczyć tej Kwana. No jeżeli tutaj pozwolą mu naprawdę uzyskiwać to złoto zupełnie za darmo, nawet za pomocą creepów, to jest to niebezpieczeństwo, że później może to się okazać bardzo kłopotliwe, ale teraz tej Kwan zagrywa łańcuch z tym, że on raczej umrze tutaj jako pierwszy, nie miał najmniejszej możliwości, żeby tutaj uciec. No i to jest właśnie też ten problem. Jeżeli tak naprawdę miał dżunglera swojego po stronie prawej, to dlaczego on atakował i starał się przesunąć na lewo, gdzie wizji zupełnie nie było? No trudno, no bardzo słaba gra tego zawodnika, w sumie ten turniej dzisiejszy nie jest jakimś jego wielkim wyczynem. Tutaj trzeba podkreślić, że spodziewaliśmy się od tego zawodnika więcej, ale jeszcze będziemy naprawdę sporo czasu, żeby się odkuć, bo to jest dopiero pierwsze zabójstwo, tak więc 7 minut gry za nami. Illuminar może, wiadomo, tutaj troszkę pewnie się czuć na midzie, szczególnie, że jako summoner spell Take One wybrał Ignite'a i to jest największy problem, biorąc pod uwagę, że nie będzie w stanie uciec z tego ultimate'a. Tak, chociaż wiadomo, że raczej tutaj
bardzo sporadycznie zdarzają się sytuacje, w której masz LeBlancę i tego Ignite'a nie bierzesz. Przede wszystkim dlatego, że no, musisz stwarzać tą presję, prawda, na mapie, musisz zbierać gdzieś te zabójstwa. No i dzięki temu summonerowi ofensywnemu jesteś w stanie być może troszeczkę więcej właśnie obrażeń przeciwnikowi zadać. Teraz zobaczmy, no tak. Rzucił tą pułapkę i przede wszystkim dlatego Tabasco został dość szybko zauważony, wygoniony. Takefan starał się skrócić ten dystans. Tak, konwergencja zostanie zagrana, ale Tabasco oczywiście z tej sytuacji ucieknie. Odpowiednio szybko się ewakuował. Nie starał się gdzieś tam, prawda, grać, nie starał się presji stwarzać. Widział, że przeciwnicy są, więc trzeba się wycofać. Dwie fajne sprawy zobaczyliśmy w tej sytuacji. Po pierwsze, bardzo fajne zamknięcie, bo od razu widzieliśmy, że Takefan i Anno zareagowali. To jest niezwykle ważne, kiedy przeciwny jungler próbuje nas inwadować. Szczególnie ten jungler zdobywa pierwsze zabójstwo. A po drugie, Tabasco, który wiedział, w którym momencie się wycofać i co musi zrobić, żeby nie zostać złapanym. Tak więc tutaj naprawdę pozytywy póki co. Tak, tutaj być może Tabasco oczekiwał, że tank pojawi się jeszcze przed powrotem na przykład do bazy, prawda? I wtedy sytuacja może byłaby lepsza, może udałoby się faktycznie jakąś taką delikatną pułapkę zastawić się w okolicach tego blue buffa. Mystic West wchodzi do tych krzaki, no niezłomna wola jest dostępna, ale wiadomo, że on będzie oszczędzał tutaj tą super umiejętność do czasu, kiedy ona będzie absolutnie niezbędna i być może to będzie za chwilę. Dokładnie, bardzo blisko bo Nidalka, tak więc raczej zawodnicy Illumina Honor Gaming musieliby z tej sytuacji uciekać, ale widzimy Kraton też został delikatnie obity. No a tank jest niesamowicie blisko i tam nie ma też Tabasco, tak więc zawodnicy cofają się do bazy, ale te ricole zostały delikatnie wycofane przez chwilę. Chociaż całkowicie wycofując, widzę, Sibir jednak decyduje się na pozostanie na linii. Mystic po raz kolejny Triumphant Roar zagrany tylko po to, żeby jak najwięcej punktów zdrowia przywrócić. Tabasco nie spodziewa się, że ten blue buff jest kradziony, bo on przede wszystkim ma ochotę zabić się Takefana po raz kolejny, ale wow. Tym razem Takefan ogrywa Rywali no, w sytuacji 2 na 1. Ostatecznie jednak tak, był w stanie to zabójstwo zapisać dla siebie i tak jak mówisz, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby do takiej sytuacji dochodziło. Teraz jeszcze Lina zagrana, nie udało się podbić Kratona. Mystic S teraz odpala niezłomną wolę, pojawia nam się Kubon, Pilar zagrany, tank, jednak prawdopodobnie będzie w stanie z tej sytuacji uciec. No, zobaczmy, czy Celaver również Tabasco odcina tą sytuację. Kubon tam przeskakuje. Kubon chciałby tutaj też popatrzeć, o to, żeby coś więcej zgarnąć. Over, lodowa ścieżka wykorzystana, ale to jest cały czas kupa dystansu do pokonania, żeby jednak dorwać się do przeciwników. Tabasco bardzo ofensywnie. Cały czas jest oczywiście tutaj ten jagnięcy spokój, który być może zostanie ostatecznie wykorzystany. Nie było takiej potrzeby. No i fakt, dwa teleporty zużyte, żeby zabić dwójkę zawodników, tak więc naprawdę sporo. No ale po raz kolejny bez jakiejkolwiek kary, ponieważ Takefan wracał z bazy i Anno sobie dopiero teraz spokojnie puszuje górną alejkę, tak więc no bez many wraca do bazy, tak więc idealnie wykorzystany moment w gry, w którym Illumina Honor Gaming mogło coś osiągnąć. To było naprawdę fenomenalne. Zobaczmy jeszcze raz tą walkę. W tym momencie powinno być takie znaczące wycofanie się zawodników, no ale to się nie udało i Celaver po co jeszcze tutaj atakował? Mógł od razu zagrać swojego flasha, żeby nie straciłby wtedy ponad połowy zdrowia. Widzimy, pojawia się Tabasco, Kubon, mamy też teleport Overa w sumie. Według mnie nie był potrzebny, ale... No wiadomo, tutaj prawdopodobnie być może nie udałoby się swoich przeciwników zabić, bo nie sądzę, żeby Kubon wraz z Tabasco tutaj aż tak ofensywnie chcieli zagrać, gdyby nie mieli w odwrocie jeszcze, prawda, Overa. Z tym, że tutaj też właśnie ta sytuacja, którą nakreśliłeś, gdyby Celaver uciekał, prawda, bo on nawet już po tym flashu zatrzymał się na chwilkę, wrócił się do przeciwnika, zadał te obrażenia i wycofał się ponownie. Gdyby to była po prostu szybka, zdecydowana ucieczka, wtedy ona miałaby szansę nawet na powodzenie. Dokładnie, tak więc tego nie widzieliśmy, to może zobaczymy w następnej rozgrywce, znaczy w następnej akcji, bo tutaj po raz kolejny Mystic zostaje zatrzymany, ale Flash ratuje tego zawodnika, niezłomna wola nie była jeszcze dostępna, tak więc tutaj mógłby stracić swoje życie, gdyby faktycznie został dalej zaatakowany. Wiadomo, w sumie dwa same spele nie są już dostępne u niego, tak więc raczej będzie musiał odłożyć trochę swoją agresję na później. Tak, tutaj chociaż o agresji też jakiejś wielkiej nie możemy mówić ze strony Mystic Questa, bo on raczej tutaj tej pozycji bardzo defensywna i stara się przede wszystkim gdzieś tam bronić Kratona, tak żeby on mógł jak najwięcej tej farmy zdobyć. Trzeba przyznać, że robi tutaj całkiem niezłą robotę, bo tej przewagi już takiej wielkiej Celaver nie ma względem tego, co widzieliśmy przy okazji poprzedniej rozgrywki. Przynajmniej jeżeli chodzi o creepscore, no bo wiadomo, że tutaj sytuacja może wyglądać jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o to złoto, bo przede wszystkim dwie asysty. No zobaczmy, tutaj Tabasco wchodzi w dżunglę tanka i stara się zadawać jak największe obrażenia, no ale raczej tutaj zabraknie po raz kolejny. Zobaczmy, co robi Tabasco. Znowu zamykany jest przez dwójkę zawodników, ale myśli nad zabiciem tanka. Oj, to jest duży błąd tego zawodnika, jeszcze ma swojego ultimate, ale nawet nie był w stanie go użyć, tak ogrywa przeciwnego junglera. Tak, no chociaż trzeba przyznać, że albo tutaj musiał się bardzo szybko Tabasco wycofać, to za co go tak naprawdę chwaliliśmy, prawda? Czyli to podejmowanie decyzji w sekundę czy dwie, teraz no jednak zdecydowanie
gorzej tutaj rozegrane. No i zobaczymy na powtórce, choć Tabasco na pewno tego by sobie nie życzył. 2, 3, 4 uderzenia od wieży i później szybka egzekucja w postaci kota. Dokładnie, tak więc doskoczył, tutaj krzyknął jeszcze takie sus. Miau, zanim go zabił. To jest koniec tego zawodnika, przynajmniej jeśli chodzi o kilkanaście sekund. Szary ekran jego, znaczy szary ekran wideo dosłownie przez 20 sekund. Teraz wraca do rozgrywki. Zobaczymy, czy tym razem Tabasco będzie w stanie po raz kolejny zagrać naprawdę fajne spotkanie, bo nie ukrywam, tego spotkanie do tego momentu było idealne. Teraz mu się może zdarzył taki delikatny błąd. No tak, tutaj zaburzył troszeczkę ten obraz naprawdę fenomenalnego gracza. Teraz jednak trzeba będzie to wszystko odbudować. Krabica zostanie przejęta, czy nie? Tak. Tak, ostatecznie Tabasco oczywiście ją zabrał, z tym, że no niewiele brakło, prawda? Tam być może Kubon mógł gdzieś sieknąć się tą swoją maczugą o ciupinkę wcześniej. Zobaczmy teraz, jak sytuacja będzie wyglądać. Take One otrzyma oczywiście to niebieskie wzmocnienie, więc też czas odnowienia będzie krótszy. Ale tutaj na botlane dzieje się wiele, Traver zmuszony do ucieczki. No jeszcze oczywiście niezłomna wola jest dostępna i Mystic musi ją teraz użyć. Mamy on Dekan zagrany, wyczerpany Telaver. I to za naprawdę spore obrażenie, ale Telaver teraz odpowiada Dekalnik, tylko muska z Kratona. Naprawdę delikatnie tutaj zły kąt wybrany przez Telavera. Zdarza się, prawda? Najlepszym. Xenion to pokazywał wielokrotnie, że gdzieś tam czasami można delikatnie krzywo to zagrać i nie uda się tych obrażeń zadać wystarczająco wiele. No cóż, zobaczymy oczywiście. To jest też taka delikatna wygrana tej Celavera i Zwizdy przede wszystkim dlatego, że oni będą w stanie dalej dość mocno tutaj puszować i zmusić Kreatona do tego, żeby on grał bardzo blisko swojej wieży, z tym, że jednak trzeba też pamiętać o tym, że Triumphant Roar co kilka sekund jest dostępny, tym bardziej, że liczba tych creepów, które gdzieś tam w okolicy Alistara umiera, jest naprawdę olbrzymia. No aktualnie po raz kolejny widzimy takie potyczki junglerów. Oni siebie widzą przez większość rozgrywki, to jest niezwykle ważne. Tak więc raczej nie będą mieli aż tak wielkich presji na poszczególnych liniach. Raczej nie spodziewamy się jakichś dzikich ganków. W tym momencie widzimy, że Tabasco podbiera smoka bez jakiejkolwiek odpowiedzi, ponieważ Nidalka oddelegowana na środkową aleję tylko po to, żeby te creepy nie obijały się tak same o wieże, żeby ktoś z tych creepów jakieś punkty doświadczenia zebrał. To też jest ważne, żeby przychodzić na tę linię w momencie, kiedy faktycznie to doświadczenie jest dodawane za darmo. No tak, za kilka sekund oczywiście też Over otrzyma tą blue, które na pewno mu się przyda. Troszkę tak naprawdę osłabło to nastawienie na środkową alejkę, prawda? To, co wcześniej tak naprawdę w pierwszej sytuacji przynajmniej Over z Tabasco wykonał naprawdę bardzo dobrze. Chyba troszeczkę się sparzyli tym, że jednak Take Fan właśnie w akcji numer 2 był w stanie odebrać życie Overowi. Także no, myślę, że tutaj raczej takie ponowienie na środku też byłoby odpowiednim działaniem. Dokładnie, ale tutaj naprawdę sporo wardów. Już zaczynają zawodnicy stawiać te wardy głębokie, tak więc zawodnicy są widoczni jeszcze zanim nawet mają zamiar wejść na środkową aleję. No i Take One może się tutaj czuć naprawdę dobrze. Widzimy, te dwie kulki zadają naprawdę sporo obrażeń. No i tak poskakali no trochę zawodnicy. Tak, to w jedną, to w drugą stronę. Wiadomo, że tutaj naprawdę mobilni przeciwnicy pomiędzy sobą toczą tą rozgrywkę na środku. Także myślę, że akurat tego typu sytuacji widzieć będziemy naprawdę bardzo dużą. No i tak naprawdę zaledwie kilkaset sztuk złota przewagi dla Illuminarów. No 700-600 w zależności od tego, kto aktualnie przepnie troszkę więcej creepów. No aktualnie na topie Kubon sobie radzi lepiej. To jest właśnie konsekwencja tego, że no dwie asysty posiada na swoim koncie i jest w stanie tutaj swobodnie sobie puszować. Też ma odpowiedni ten burz, ale mamy on Dekan zagrany, mamy teleporty na dolną, ale jest zatrzymany Telaver. Czwórka zawodników na bocie, w sumie piątka i zabity został AD Carry z zespołu TDX Gaming. Za chwilkę jego losy podzieli jego support. Piątka zawodników tutaj się pojawiła, ale dwa kile na swoje konto zbiera właśnie Over. Pytanie, jaka będzie odpowiedź? To będą chyba dwie wieże za dwie wieże. No zobaczymy oczywiście, jak tutaj to wszystko zostanie rozegrane. Na pewno IHG będzie chciało puszować się dalej. I powiem szczerze, że jestem delikatnie zdziwiony, że TDX dał się zaskoczyć, bo to jest coś, co tak naprawdę Illuminar grało praktycznie już od kwalifikacji, czyli usypiamy przeciwników, prawda, pozwolimy im tutaj być może troszeczkę się przepchnąć, tutaj powrócimy do bazy i nagle szybki teleport. I to oni robili naprawdę fenomenalnie, właśnie dlatego też mówiliśmy, że oni tutaj mogą zwojować całkiem sporo, bo te zagrania drużynowe im wychodzą naprawdę nieźle. No ale zobaczmy, bo aktualnie ta wieża na midzie zostaje prawie zniszczona, zobaczmy, 328 punktów zdrowia, to jest naprawdę mało, to są 2-3 autoataki tych zawodników, tak więc tutaj zdecydowanie więcej może wtedy X ugrać, wystarczy tylko spuszczować tego topa i tak też się w tym momencie dzieje, ale widzimy czwórka zawodników już nam idzie i jeszcze tylko Keraton może do nich dołączyć, tak więc jeszcze tutaj nie ma odpowiedzi, sam iluzjonista musi tą wieżę oddać.
Tak, tutaj oczywiście wieża zostanie oddana i prawdopodobnie życie może stracić również Cenaver, bo tam już jest na polowaniu tak naprawdę Tabasco. Za kilka sekund to zobaczymy, jakie tam będzie podejście. No, co zrobi Lucian, prawda? Czy uda mu się w jakikolwiek sposób uciec? Ograny. Na razie tak ogrywa tutaj swojego przeciwnika, po prostu obiegając dookoła, wychodząc tutaj tą rzeką. Także Tabasco szuka swojego przeciwnika, ale już teraz wieża raczej znaleźć się go nie uda. No to była taka, jeśli śmieję, taka wyprzedaż z tymi wieżami. Każdy sobie brał, ile popadnie i teraz gra się pewnie delikatnie uspokoi. No, dziwnie to wyglądało, naprawdę dziwnie, Wojtku. Chociaż aczkolwiek tak, patrząc przynajmniej po złocie, troszkę lepiej z tego IHG wyszło, prawda? Jest nieco więcej tego zasobu. Kreator, o, to też nie jest najlepsza seria w jego wykonaniu. No nie ukrywam, że jednak spodziewalibyśmy się trochę więcej od Kratona, bo to jest jednak ten zawodnik, jak to Wedzi podkreślił, to był zawodnik, który był kiedyś top 1 na swojej pozycji w Europie. To były te czasy, kiedy grał jeszcze w zespole Alternate z takimi znanymi zawodnikami jak Forellen Lord. Tak więc tutaj, no, wiadomo, trochę boli, kiedy sobie nie stanę tak poradzić na zawodników na rodzimym podwórku. No tak, trzeba przyznać, że też patrząc właśnie na te turnieje kwalifikacyjne, prawda, rozgrywki grupowe, Kreaton dość często jednak przynajmniej jedną grę w serii miał naprawdę bardzo słabą. No i w tych drugich, trzecich grach poprawiał znacząco, powiedzmy, swoją skuteczność. Tutaj tego tak do końca nie ma, aczkolwiek no przede wszystkim Kubon wraz z Overem, przynajmniej w tej poprzedniej rozgrywce, byli w stanie no, tą sytuację delikatnie oczywiście zniwelować. No wiadomo, że nie zawsze ty możesz być w tej pozycji carry, prawda? Czasami trzeba też liczyć na kolegów, że oni po prostu zagrają delikatnie lepsze spotkanie. No i tutaj po raz kolejny, no, 3-1-2 over, na górze 0-0-4, jeżeli chodzi o Kubona, ale 170 farmy, najwięcej z całej rozgrywki, więc to są te jaśniejące punkty. Teraz kwestia tego, czy Illuminar po raz kolejny będzie w stanie je wykorzystać i czy to będzie sposób tak samo dramatyczny jak ostatnio. No jestem ciekaw w ogóle, jak sobie tutaj poradzi Taekwon, bo to jest zawodnik, na którego powinniśmy się teraz patrzeć, ponieważ no, to jest zawodnik, który musi teraz coś zrobić. O ile Illuminar Honor Gaming może sobie spokojnie poczekać, bo oni muszą, bo zawodnicy przeciwnej drużyny muszą w końcu jakieś zespół pociągnąć, muszą w końcu coś zrobić. W innym wypadku w innym wypadku LeBlanc będzie praktycznie bezużyteczna w late game, bo nie będzie w stanie zburstować kogokolwiek w tej rozgrywce. Szczególnie jak bardzo szybko tutaj zostanie zbudowany Locket i sądzę, że to jest na pewno drugi przedmiot, jaki będzie chciał teraz zbudować właśnie Mystic. No, z całą pewnością oczywiście, na razie szybkie buty, plus jest to dodatkowe wzmocnienie też zakupione, no i cały czas gdzieś ta przewaga się utrzymuje, aczkolwiek ona delikatnie stopniała. Teraz zobaczmy, Celaver kontra Over. No tym razem całkiem nieźle ta rzecz została zagrana, teraz Over będzie musiał raczej uciekać. Jest to procentowo zagrane, ale to jest po prostu kilka sekund, choć trzeba przyznać, że i tak niewiele brakowało, żeby Celaver również z przeciwnikiem musiał wrócić do bazy. Delikatnie, wiesz co mnie boli, że jednak mają jedną taką postać niezwykle mobilną, o której mówiłem wcześniej, właśnie LeBlanc, i ona nie uczestniczy w żadnej z tych akcji. To jest właśnie dziwne, prawda? Bo LeBlanców z reguły staramy się rotować, żeby jednak, nawet jeżeli nie zabójstwa, to chociaż asysty. Dokładnie, i to jest taki problem, bo jednak tutaj wszystkie akcje są wykonywane w połączeniu z Celavera oraz tanka. Widocznie oni mają tutaj tą grę wykierować, ale w takiej sytuacji po co nam ta jest LeBlanc na midzie? No trzeba przyznać, że nawet patrząc tak po statystykach, jeszcze przed tym samym finałem, no to jednak one tam gdzieś w okolicach 60-50%, jeżeli chodzi o participation, to są wartości oczywiście stosunkowo niskie. No i bardzo wydaje niskie. Mi się tak, że tutaj zawodnicy raczej powinni troszeczkę też starać się właśnie bardziej drużynowo wykorzystać te postacie, które mają, bo no faktycznie no, przy tym układzie równie dobrze można było zupełnie coś innego wybrać na środkową alejkę i Taekwon tak samo by grał. Na przykład Galio. Można, prawda? Chociaż pobudy chyba były 6-8 dopiero. Tak, niemniej znaczy, jednak... No Galio, jak nam się pojawi na samym rzeczywiście na midzie, to chyba wow, będzie... Ale to jest właśnie ten moment! Tak, Over, ciągle zginie jeszcze jeden autoatak. No i wcześniej też inny jest wygrany, tak. W końcu się przesunął, aczkolwiek przesunął się też za midlanerem, więc może to nie jest super idealna sytuacja, ale w sytuacji... Ale ważna! Tak naprawdę, jeżeli twój midlaner zabija przeciwnego 1-1, to jest zawsze spoko opcja, prawda? Bo jesteś pewny, że możesz wysłać taką LeBlanc na przykład na boczną linię i wiesz, że ona sobie raczej poradzi. W takim razie nam jeden obiekt hejtu odszedł, Wojtku, którego teraz hejtujemy. No ale zobaczymy, oczywiście tam Tabasco dosyć się mocno obijany, wyganiany też z okolic tego smoka, aczkolwiek no, Tabasco w tej serii działa całkiem skutecznie. Bardzo skutecznie, tak. Slated jest na jego koncie, tak więc on ma naprawdę spore obrażenia, no ale... Ma.
Bardzo fajnie tutaj zawodnicy zespołu Illumina Runner Gaming zagrali na topie, chociaż zobaczmy, czy Tabasco zostanie złapany. No, tej fanowi troszkę tylko bardziej brakuje, ale koniec końców flaszy oraz Q wystarczyło, żeby swojego przeciwnika zabić. Tak więc już coraz lepiej właśnie sobie radzi tej fan. I to jest ten styl gry, którego oczekiwaliśmy od niego. Szukanie właśnie takich potyczy, szukanie zawodników, których będziemy w stanie zburstować, póki jesteśmy w stanie ich zburstować. Tak, Kubon przyczajony w tych krzakach, niezauważony na razie. Zobaczmy, czy Adam będzie w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Jest bardzo szybko zagrany ten teleport, ale też szybko dosyć wycofany. Adam powinien być martwy i on prawdopodobnie nie ma tutaj wystarczająco wiele many, nawet żeby przeskoczyć przez tą ścianę. No nie był w stanie w ogóle w żaden sposób tego czegoś zbudować. No można było wybrać też chyba troszeczkę bardziej optymalną tutaj drogę ucieczki. A w międzyczasie beznadziejna pozycja Celavera. I szybko ukarane za to. Odpowiednio. W ogóle w tej grze zbyt często osoby chodzą samotnie i to jest właśnie ta pole popisu dla asasynów, ponieważ oni są z reguły w tych walkach 1v1 mocniejsi. Widzieliśmy, Celaver teraz nie dał w ogóle rady Overowi. Tak samo wcześniej Takefan był w stanie zabrać 2 zabójstwa na swoje konto. Jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy, bo po raz kolejny Takefan schodzi na bota i gdyby tank tam pozostał, mielibyśmy po raz kolejny martwego Overa, ale mimo wszystko mi się zdaje, że i tak ten Over może być martwy. Tak, tutaj wszystko praktycznie jest dostępne dla Takefana poza Ignite'em. Over teraz zauważył swojego rywala, stara się uciekać. No zobaczmy, czy to będzie skuteczne. Nie miało tak naprawdę prawa być skuteczne, choć się trzeba przyznać, że jeszcze gdzieś tam starał się troszkę życia swojemu przeciwnikowi zabrać Over ze sobą do grobu. No 4-2, Leblanc, to już jest troszeczkę Leblanc, która budzi respekt, prawda? No duża różdżka zakupiona, nawet absurdalnie wielka różdżka, tak to można nazwać. W sumie już nie tak wielka, już nie tak absurdalnie wielka różdżka, bo pamiętamy, że kiedyś była dużo mocniejsza, teraz jest taka dosyć delikatnie okrojona, ale też dzięki temu łatwiej ją zbudować. To jest niezwykle ważne, ponieważ Riot też dąży do tego, żeby nie było takiego wielkiego snowballu, więc zawodnicy nawet z mniejszą liczbą złota będą w stanie łatwo kupić ten przedmiot. Tak więc to wygląda pod tym względem naprawdę dobrze. Mamy po raz kolejny prawie remis, jeśli chodzi o to spotkanie w złocie. Tam mamy takie naprawdę delikatne różnice. Jeden kit też więcej na koncie Illumina Runner Gaming. Tak więc po raz kolejny to będzie gra do jednego teamfighta, do jednego błędu nawet. I biorąc pod uwagę, że to jeszcze potrwa z kilka minut i za chwilkę też zobaczymy, za jakiś czas będziemy widzieć po raz kolejny tańce przy Baronie. Czy kilka minut to jest kwestia względna, bo to równie dobrze może potrwać 20 kilka minut i też myślę, nie będziemy tutaj w stanie jakoś tak za bardzo zaskoczyć. Teraz celamy tego zawodnika. No teraz zobaczmy, jest bardzo blisko iluzjonisty, Ambreco był zagrany, ale Tabasco po prostu zabrał ten kill. Co tutaj Celaver robi po raz kolejny? Teraz pojawia nam się Over, Frozen to zagrany, łapie w locie iluzjonistę. Ciekawe, jeszcze inna została zagrana. Ostatecznie ona oczywiście poszła, prawda, ta animacja i cała reszta, z tym, że nic wielkiego ona nie była w stanie osiągnąć. No i teraz w końcu Takefan jest w stanie grać skutecznie, czyli doskakuje do rywala, zabiera mu połowę punktów zdrowia i jest w stanie odskoczyć. W sumie iluzjonista po raz kolejny, zamiast schować tą rękę i powiedzieć, ja tego człowieka nie znam, mnie tutaj nie ma, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń Celaverowi, a ten go ciągnie za sobą na ziemię. Tak więc to jest też wielki problem. Albo nawet pod ziemię, tak to dokładnie można bardziej określić. Więc słuchaj, stracić jednego zawodnika, okej, ale po co tracimy od razu kolejnego? To jest naprawdę wielki problem. No i Celaver tej pozycji zbytnio nie ma, tak samo też nie ma pozycji Takefan, który w tym momencie ginie. Najgorsze, co można zrobić, jeżeli przeciwnicy mają Alistara, jeżeli wiesz, że nie będziesz w stanie ich zabić, nie próbuj doskakiwać Leblanką, bo na pewno zostaniesz za to ukarany. Być może teraz zapiszę to w notesie i będzie o tym pamiętać. Będę coachował tutaj Rafała. Dobrze, Wojtku, tak więc mamy nową rolę, tak. No, nie, wolę nie, ja tutaj pozostanę przy komentowaniu. Ale skoro Wachir mógł komentować, a czy mógł coachować? Wyniki były jakie były, teraz zobaczmy, jest podejście, Celaver po raz kolejny może zginąć, doskakuje do niego Mystic Quest i to on zapisze to zabójstwo na własne konto. Zbyka wjechał oczywiście i tak naprawdę Iluminar tak wyjaśniło tą sytuację. Mówiliśmy, że to jest remis, prawda, że to jeszcze potrwa 30 minut, bądź 20. Tymczasem IHG postanowiło, że wykorzysta wszystkie błędy od przeciwnika. Wszystko to, co zostało im podane na tacy i widać, że chcą po prostu tą grę też jak najszybciej zakończyć. Czyli ten Baron może być właśnie tą opcją najważniejszą, bo wiadomo, że on w 25 minucie jest naprawdę bardzo mocnym wzmocnieniem. W sumie w każdej minucie jest niezwykle ważnym wzmocnieniem, to trzeba brać pod uwagę. O, chyba, że masz przeciwko sobie 5 smoków, to jest wtedy gorzej. Dokładnie, aczkolwiek tutaj to na pewno nie będzie miało miejsca, biorąc pod uwagę aktualny przebieg rozgrywki. Co jeszcze możemy powiedzieć tutaj? No, TDX popełnia kupę błędów, tak więc mówiąc, że stara się wykorzystać każdy błąd rywala, po prostu mają wiele możliwości, żeby to uczynić i no, trochę tiltuje nam w tym momencie Celaver. 1-9, to nawet nie Celaver tiltuje, tylko ogólnie bottom lane, jeżeli chodzi o TDX-ów, naprawdę słabo tutaj się spisuje i to jest na pewno ten element, który teraz pozwala IHG
raz za razem właśnie przede wszystkim odrabiać, prawda, gdzieś te straty, też stwarzać tą presję, bo bez tego Luciana ciężko będzie zadać obrażenia. Widzieliśmy, że Celaver przy okazji tej ostatniej gry był taką najważniejszą armatą. No ale mimo wszystko jego strata do Kratona jest niezwykle mała, tak więc jeżeli w końcu się ogarnie i nie będzie robił takich dziwnych sytuacji, nie będzie tutaj narażał swój zespół na spore straty, to ta gra cały czas jest otwarta i to oczywiście jest nasza oficjalna aktualna wersja, ale zobaczymy, co weźmie Illuminar razem z tym Baronem, bo wiadomo, powerplay, kiedy mamy tego Barona, kiedy mamy te statystyki ulepszone, kiedy jesteśmy w stanie troszkę lepiej bić, to jest niezwykle ważne, żeby coś w tym momencie robić, wykorzystać ten moment. Tak, podejście pod wieżę, tutaj tych creepów nie było zbyt wiele, no ale oczywiście kolejna fala już nadciąga i tym Baron buffem bardzo ciężko będzie walczyć zawodnikom TDX. Jeszcze próbują, ale wiadomo, że to jest dosłownie jedna czy dwie sekundy po prostu przedłużania agonii tej wieży. No zobaczymy, tutaj jest trójka tylko zawodników, dwójka stoi aktualnie na botlenie po obu stronach i jestem ciekawy, jak to zostanie rozegrane w rozetup zagrany take w delikatnych tarapatach, teraz ginie ze strony Overa i to Kubon w tym momencie tankuje tank, też jest naprawdę zagrożony i też jest martwy, tak więc tutaj naprawdę spore problemy zespołu TDX, no byli naprawdę blisko, mieli remisową sytuację, a teraz mogą stracić inhibitor, chociaż widzimy troszkę za dużo przytankowali ci zawodnicy. I Tabasco i Kraton radośnie tankują ten laser od wieży, więc to nigdy nie jest optymalna sytuacja. No przede wszystkim trzeba je zniszczyć, trzeba zabrać inhibitory, trzeba sobie otworzyć tą rozgrywkę i też zmusić, powiedzmy, przeciwników do grania zdecydowanie bardziej defensywnego, aczkolwiek no, tutaj trójka zawodników TDX może mieć delikatne problemy, żeby bronić, chyba że niczym Millennium Stein, no mają byłego zawodnika Millennium, prawda, Kratona, który tą taktykę uprawiał, czyli niszczymy wszystko w bazie, potem zastanawiamy się, czy tą rozgrywkę skończyć, czy może jeszcze 10 minut pograć. Mi się zdaje, że teraz Illuminar może spokojnie pójść do kuchni i zrobić sobie popcorn i poczekać, bo naprawdę bardzo męczyć się będą zawodnicy TDX Gaming, żeby coś tutaj osiągnąć. Jestem tylko ciekaw, czy jestem zbrania w tym momencie smoka. Prawdopodobnie tak. Wiadomo, że lepiej zabezpieczać te wszystkie sytuacje, lepiej z każdej strony mieć tutaj czystą kartę, nie pozwolić przeciwnikowi na jakikolwiek powrót, ale to jest w sumie jeden teamfight wygrany przez Illuminar, nawet z dwoma zawodnikami żywymi i koniec. No tak, więc zobaczymy, czy ten teamfight uda się tak naprawdę stworzyć, czy jednak czegoś na przykład zabraknie. No Taekwon, no cały czas powiedzmy ta statystyka się utrzymuje, 4 zabójstwa, tym razem oczywiście 4 śmierć też została dołożona, aczkolwiek no, te przedmioty są, brakuje troszkę tej czapki, która cały czas gdzieś tam ciuła pieniądze na nią Taekwon, ale nie jest w stanie oczywiście zakończyć budowania tego przedmiotu. Dokładnie, ale zobaczmy, teraz trwa push na midzie i tam jest w sumie trójka zawodników na razie. Over dopiero wychodzi z bazy, zaś topem pushuje nam Kubon, razem oczywiście z super minionami. No i to jest naprawdę taka desperacka próba obrony przy dwóch wieżyczkach nexusowych. Mi się zdaje, że zawodnicy Illuminaru będą czekać na i odpowiedni moment, żeby faktycznie pociągnąć za spust. No, oczywiście, tak naprawdę Illuminar nie musi się śpieszyć, może poczekać właśnie, aż ta presja ze strony super chipu będzie naprawdę olbrzymia. Będzie można po prostu rozpocząć tą walkę zupełnie za darmo. Już też koparek też, tak, ciężko tutaj będzie po prostu w jakikolwiek sposób odepchnąć nawet te koparki, jak to oczywiście fajnie nazwali teraz. Jest wejście i Illuminar prawdopodobnie kończy tą rozgrywkę, widzimy Anon, będzie kolejną ofiarą. No i jeszcze gdzieś tam stara się oczywiście uciekać, no ale Echo, wiadomo, nie jest nieśmiertelne, więc... dosyć łatwo to wszystko zostało oczywiście wygrane w momencie, kiedy tak wielką przewagę Illuminar było sobie w stanie wytworzyć i wtedy ich się na pewno pozostawią ze sobą dobry ślad, przede wszystkim dlatego, że ta pierwsza gra była dosyć dobra w ich wykonaniu i spory...